Cześć! Dziś przygotujemy naprawdę super szybki deser z kilku składników w ciągu jednej minuty mamy pyszny pudding. Do misy przekładam borówki, dodaję mleczko kokosowe tę płynną część, do tego mąka ze słodkiej bazylii lub nasiona słodkiej bazylii, kakao, ewentualnie słodzik, może odrobina wanilii i blenduję do połączenia, wygładzenia. Dosłownie po 30 sekundach widzimy, że masa wyraźnie zgęstniała, zamieniła się w pudding i możemy podawać. Ja proponuję podać z masłem orzechowym i ze świeżymi borówkami. Więcej prostych inspiracji znajdziesz na saganek.pl. Polecam moje e-booki, pakiety e-booków. E-booki podzielone tematycznie co ułatwia komponowanie menu bez cukru i bez glutenu. Także warto skorzystać. Teraz do każdego pakietu otrzymasz szczegółową listę zakupów. Pozdrawiam do następnego razu, pa.